Doktor Roger Kuhn. Wykład 13. The first topic this afternoon. Pierwszy temat dnia dzisiejszego. Is Ellen White's use of literary helpers. Dotyczy tego, w jaki sposób Ellen White korzystała z pomocy w dziedzinie literackiej. You may have heard of the name of Walter Ray. Zapewne słyszeliście nazwisko Walter Ray. He is an ex-Adventist pastor. Jest to były pastor adwentystyczny. He wrote a very vicious book against Mrs. White. Napisał bardzo wrogą książkę wobec Ellen White. And his book is being translated into Polish. Jego książka została przetłumaczona na język polski. There are certain things we must talk about because you are going to be asked questions. You may even be asking questions. Musimy te zagadnienia umówić, bo powstają pytania, może i wy takie będziecie stawiać. Walter Ray has made many accusations which are not only untrue, but they are grossly distorted. Walter Ray postawił wiele pytań i zarzutów, które w zasadzie nie są nieprawdziwe, ale narobiły bardzo dużo zamieszania. I know the man. Znam tego człowieka. I spent 3.5 hours in his home talking with him personally. W jego domu spędziłem 3.5 godziny, gdyśmy wspólnie rozmawiali. At the very same time he says nobody would come and talk with him. On mi wtedy powiedział, nikt do mnie nie przychodzi, żeby o tych rzeczach porozmawiać. I spent 3.5 hours talking with him. Więc ja spędziłem z nim 3.5 godziny. But maybe I don't count. No ale może ja się nie liczę. He has made many false accusations. On postawił wiele fałszywych zarzutów. And we're going to examine some of them this afternoon. Chciałbym dzisiaj niektóre zbadać z wami. When his book is published in Polish, it is going to create a sensation. A ponieważ ta książka już jest przetłumaczona na język polski, może stworzyć jakąś sensację niezdrową. He has been answered. On odpowiedź otrzymał. And you need to know the answers. A chciałbym, żebyście wy też znali te odpowiedzi. We're going to talk first this afternoon about Ellen White's literary helpers. Będziemy więc najpierw mówić o tym, kto pomagał jej w sprawach literackich. She had helpers. Miała takich pomocników. Walter Ray says that they wrote her books. Walter Ray mówi, że to oni napisali jej książki. Which is absurd. Co jest absurdem. Her helpers came and went over the years. Ci, którzy przychodzili, pomagali jej, ale oni się zmieniali na przestrzeni lat. The literary style of her writings continued the same because it was hers. A styl Ellen White pozostał ten sam, bo to jest jej styl. MA and PhD theses have been written about Mrs. White's writings. Master's degrees. Napisano już różne prace na temat Ellen White, i to magisterskie, i doktoranckie. And so these things are not just matters of opinion, they are matters of established fact. A więc to nie będą już tylko jakieś opinie, ale będziemy mówili o faktach. Ellen White's helpers did not write one of her books. Ci, którzy jej pomagali, nie napisali ani jednej z jej książek. But it bothers some people. Ale niektórzy zastanawiają się i dla nich jest to pewien problem. That she had these helpers. Dlaczego ona miała tych pomocników? Well, as we have done before, we will do again. No więc tak jak robiliśmy to wcześniej, tak i teraz zrobimy. Let us start first with the Bible. Zaczniemy najpierw od Biblii. Did the writers of the Bible have literary helpers? Czy pisarze biblijni mieli też pomocników w dziele pisania? The answer is yes. Odpowiedź jest tak. Both in the Old Testament and in the New Testament. Zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. The most obvious example in the Old Testament is Jeremiah. Najbardziej znanym przykładem w Starym Testamencie jest Jeremiasz. We know the name of his helper. My znamy imiona jego pomocników. It was Baruch. Imię jego pomocnika to był Baruch. The one chapter in the whole book that tells you the most about this is chapter 36. Ten rozdział, który najwięcej mówi o tym, to rozdział 36.
I find something very interesting in verse 17 of that chapter. Ja tam coś ciekawego znajduję w wierszu 17. The fact that Baruch was helping Jeremiah was of concern to the church members. Ten fakt, że Baruch pomagał Jeremiaszowi, zainteresował członków zboru. And in verse 17, a w wierszu 17, they ask him an urgent question. Ci współwierzący postawili mu pytanie. How did you do it? Jak tyś to robił? They were wondering if Baruch was the author or Jeremiah was the author. Zastanawiali się bowiem, kto w końcu jest autorem, czy Jeremiasz, czy Baruch. This concern still continues today. I to zmartwienie członków pozostało po dzień dzisiejszy. Why did Baruch have a helper? Dlaczego Baruch pomagał? He doesn't tell us directly. On tego nie mówi bezpośrednio. But in chapter 20 and verse 2, ale w rozdziale 20, a wierszu 2, we may at least have a partial answer. Znajdujemy przynajmniej częściową odpowiedź. I Paschur kazał proroka Jeremiasza wychłostać i zakuł w dyby. He is referring to his imprisonment. A więc mowa jest tutaj o uwięzieniu Jeremiasza. In the New Testament, w Nowym Testamencie, we notice that a number of writers had helpers. My wiemy, że cała liczba pisarzy biblijnych miała pomocników. The Apostle Paul had a helper in writing Romans. Apostoł Paweł miał pomocnika, gdy pisał list do Rzymian. And in Romans 16:22, the man tells you his own name. I w 16 rozdziale, w wierszu 2, jest podane imię tego, który mu pomagał. He was doing the actual physical act of writing. On wykonywał tę pracę czysto fizyczną w pisaniu. And in the last chapter, verse 22, a w ostatnim rozdziale, w wierszu 22, he said, I am Tertius and I am sending you greetings along with Paul. Pisze, pozdrawiam was w Panu, ja Tercjusz, który ten list pisałem. In 1 Corinthians chapter 1 and verse 1, a w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 1, wiersz 1, there appears the name of a man called Sosthenes. Pojawia się imię człowieka, mianowicie Sostena. The reference here is a little unclear. Ten odnośnik jest troszeczkę niejasny. It may be that Sosthenes was the helper in writing this letter. Wygląda na to, że Sostenes pisał chyba ten list. Why did Paul have helpers? Dlaczego Paweł miał pomocników? He doesn't tell us. Nie mówi nam tego. But we may speculate. Ale możemy spekulować. It is possible that it was because of his imprisonment. Może dlatego, że był uwięziony. Or it is possible that he had bad eyesight. A może dlatego, że miał słaby wzrok. Some think that Paul's metaphorical thorn in the flesh, niektórzy uważają, że ta przenośnia, którą się posłużył Paweł, iż ma cierń w boku, mentioned in 2 Corinthians chapter 12, wspomniana w 2 Koryntian rozdziale 12, may have been a bad eyesight, his problem. Że to może oznaczać jego słaby wzrok. The Adventist Bible Commentary offers a third possibility. Ale autorzy komentarza adwentystycznego biblijnego wysuwają jeszcze trzecią możliwość. Paul does tell us about the mistreatment and torture he received in 2 Corinthians 11. W 11 rozdziale drugiego listu do Koryntian Paweł mówi o cierpieniach, o torturach, jakie przechodził. It is possible that Paul was beaten on the hands and suffered permanent injury. Możliwe jest, że bito go po rękach i uszkodzono mu na stałe. How did Paul employ his helpers? W jaki sposób Paweł posługiwał się tą pomocą ludzi innych? Some of our scholars have suggested, niektórzy nasi bracia sugerowali, that he may have given his helper an outline of what he wanted to say, że może on podał im
taki zarys tego, co chciał powiedzieć. That he may have even given them an inventory of ideas that he wanted to have included. A może przekazał główne myśli, które chciał zamieścić w swoich listach. The different letters that he writes exhibit different stylistic approaches. W jego różnych listach widać inny styl. This may be reflected by the fact that he had more than one helper. To by wskazywało, że miał chyba więcej jak jednego tylko pomocnika. It in no way diminishes the inspiration of his writings. Mimo to, to nie pomniejsza natchnienia jego pism. Peter wrote two letters that are included in the New Testament. Paweł napisał dwa listy, które znajdujemy w Nowym Testamencie. We know that with 1 Peter he had a helper. My wiemy, że gdy chodzi o pierwszy list Piotra, to tam występuje pomocnik. We know his name. Znamy jego imię. It was Silas, or in the Greek, Silvanus. Był to Sylas, czy po grecku Silvanus. And in 2 Peter, he probably didn't have any helper. Gdy chodzi o drugi list Piotra, prawdopodobnie Piotr nie miał tu pomocnika. The literary style of 1 Peter is very, very fine. Styl pierwszego listu Piotra jest bardzo, a to bardzo dobry. The literary style of 2 Peter is very poor. Natomiast styl drugiego listu Piotra jest bardzo marny. I am not talking about the message. Nie mówię o poselstwie. In both of them it came from God. W obu wypadkach pochodziło ono od Boga. I'm simply talking about grammar and vocabulary and syntax and those sorts of things. Ja po prostu mówię o gramatyce, o słownictwie, syntaksie, o tych sprawach. Silvanus helped Peter with the first letter. Sylwan pomagał Piotrowi w napisaniu pierwszego listu. There is a tradition in the Greek Orthodox Church that John had a helper in writing the Apocalypse. Tradycja prawosławna mówi, że Jan miał pomocnika przy napisaniu objawienia świętego Jana. There is no evidence from within the book itself. Nie ma na to dowodu w samej księdze. This merely may be a tradition that has been handed down. Być może jest to tylko tradycja. But when I visited Patmos 2 summers ago, ale gdy 2 lata temu odwiedziłem Patmos, my guide was a nun of the Greek Orthodox Church. Miałem przewodniczkę, która była zakonnicą Kościoła prawosławnego. And they have a tradition that one of the 7 deacons mentioned in the book of Acts. I ona mówi, że w tradycji ich kościoła jeden z 7 diakonów wspomnianych w Księdze Dziejów Apostolskich volunteered to share John's exile on Patmos. Poszedł dobrowolnie z Janem na wyspę Patmos, żeby dzielić jego los. His name was Prochorus. Nazywał się Prochorus. He was one of the first 7 deacons. Miał być jednym z pierwszych 7 diakonów. And as far as I know, his name never appears again after mention is made of his ordination. I o ile mi wiadomo, nigdzie więcej jego imię nie występuje po tej zmiance, gdy on został wybrany na diakona. Well, we can summarize. Możemy więc podsumować. Jeremiah in the Old Testament. Jeremiasz w Starym Testamencie. And for sure, Peter and Paul in the New Testament. I na pewno Piotr i Paweł w Nowym Testamencie. All had literary helpers. Oni mieli pomocników w dziele pisania. And Mrs. White had literary helpers. Takich pomocników miała również Ellen White. Why did she need them? Dlaczego ona ich potrzebowała? I would like to suggest that there may have been 4 limitations. Chciałbym wspomnieć o 4 powodach. Which prompted her to seek aid. Dlaczego Ellen White szukała pomocy? I would also mention on the side. A chciałbym też przy okazji powiedzieć, that many of the things she paid her literary helpers to do for her, że ona opłacała tych, którzy pisali jej, are today done in the publishing houses. I to, co robili oni, dzisiaj wykonują inni pracownicy w wydawnictwach, choosing domach nakładowych. Choosing illustrations. Na przykład dobieranie ilustracji. Correcting proofs. Poprawianie błędów. Doing things like that.
tego rodzaju sprawy. Today the author doesn't have to do it, the publisher does it. Dzisiaj autor nie musi tego robić, bo to robią wydawcy. In her day she had to do it. W jej czasach ona musiała to robić. Four limitations. A więc wspomnijmy o tych czterech powodach. First of all, there were limitations arising from a lack of formal education. Po pierwsze, brak jej było formalnego wykształcenia. As you know, jak wiecie, Mrs. White did not even finish the third year of elementary or primary school. Ellen White nie ukończyła nawet trzeciej klasy szkoły podstawowej. And so if you define education as sitting for a number of hours in a classroom, a więc jeśli uważacie za wykształcenie to, iż się wysiedzi ileś tam godzin w klasie, and there are some people who would have that narrow definition, a niektórzy tak rozumieją wykształcenie, then she had a very limited education. To rzeczywiście bardzo ograniczone było jej wykształcenie. Really, she was an educated person. Ale tak naprawdę to ona była wykształconą osobą. In the broader sense of the word. W tym szerszym zrozumieniu słowa. And I have found four sources of her real education. Ja odnalazłem cztery źródła jej prawdziwego wykształcenia. One. Pierwsze. Ellen White read widely. Ellen White dużo czytała. And even if you can't go to school, you can get an education by reading widely. I przecież jeśli byście nie chodzili do szkoły, a dużo czytali, to i tak możecie być wykształconymi osobami. When she died, her personal library consisted of more than 800 books. Gdy Ellen White umierała, jej biblioteka miała około 8000 woluminów. And we have some of them still today. I niektóre z tych książek mamy jeszcze dzisiaj. They show evidence that she read in those books. Jest to dowód, że ona czytała te książki. She underlined some things. Bo podkreślała pewne rzeczy. She wrote little notes in the margin. Na marginesie pisała swoje uwagi. She wrote other notes in the front and back blank pages. Na czystych stronach pisała też pewne myśli. She read widely. Dużo czytała. The second source of her real education. Drugie źródło jej prawdziwego wykształcenia. She traveled widely. Dużo podróżowała. She traveled on three continents. Podróżowała po trzech kontynentach. Europe, North America and Australia. Była w Europie, w Północnej Ameryce i w Australii. She was 2 years in Europe. 2 lata była w Europie. 9 years in the South Pacific. I 9 lat na południu Pacyfiku. Travel can be educational. Podróżowanie kształci. As I have discovered in my own work. Ja przekonałem się osobiście o tym. Third. Po trzecie. She had close association with people who were educated. Miała ścisłe związki z ludźmi, którzy byli wykształceni. John N. Andrews, for example. Na przykład John Andrews. It was not simply a coincidence that our first university in this church was named Andrews University. To nie przypadek, że nasz pierwszy uniwersytet został nazwany jego imieniem. Andrews could read Greek and Hebrew. Andrews potrafił posługiwać się, czytać grecki i hebrajski. And Ellen White could ask questions of these people when she wanted information. Jeśli Ellen White potrzebowała jakiejś informacji, mogła zapytać tych ludzi. The most obvious of the four sources of her education. Najbardziej oczywiste źródło to czwarte źródło jej wykształcenia. Was approximately 2000 separate conversations. To około 2000 rozmów with Jesus and the angel Gabriel. Z Jezusem i aniołem Gabrielem. Which she had over a period of 70 years. Miała te rozmowy na przestrzeni 70 lat. So only in the narrowest sense could we say Ellen White was uneducated. A więc tylko w tym najwęższym sensie tego słowa możemy powiedzieć, że Ellen White była niewykształcona. But the limited education she did have did present problems. Ale to ograniczone wykształcenie powodowało pewne problemy. Particularly in the earlier years. Zwłaszcza w tych wczesnych latach. Her vocabulary was quite limited. Jej słownictwo było bardzo ograniczone. She had problems with grammar and syntax.
Miała problemy z gramatyką, składnią. Her earliest style, literary style, was very elementary. Jej wczesny ten styl literacki był bardzo podstawowy. It would mature. Powoli on dojrzewał. And probably Desire of Ages and Great Controversy are the best examples of her mature literary style. A chyba najlepszymi przykładami jej literackiego, dobrego stylu są książki Wielki Bój i Życie Jezusa. She would have technical problems. Ona miała też problemy techniczne. She couldn't spell. Nie potrafiła pisać dobrze ortograficznie. If you have trouble spelling, Mrs. White could relate to you. Jeśli wy macie problemy z ortografią, to nie dziwcie się jej. She had trouble with punctuation. Miała problemy z punktacją. She had problems with capitalization. Miała problemy z podziałem. Her helpers helped her with those things. Ci, którzy byli przy niej, pomagali jej w tym. But there were limitations arising from a limited formal education. Ale to były powody tego niewielkiego formalnego wykształcenia. A second category of limitations. Druga grupa. Arose from the fact that at times she had to write rapidly. Ellen White musiała często pisać dużo. When she would come out of vision. Gdy miała widzenie. She would try to get it down on paper as quickly as possible. To zaraz chciała go zapisać jak najszybciej. While it was still fresh in her mind. Póki jeszcze to wszystko było świeże w jej umyśle. She was afraid she might forget something. Obawiała się, że może pewne rzeczy zapomnieć. And the words kind of tumbled out of her pen pell-mell on the paper. A słowa cisnęły się po prostu do jej umysłu i później przelewane były od razu na papier. She needed people to help her to get it in form ready for publication. Trzeba było więc ludzi, którzy by to uporządkowali trochę, żeby się nadawało do publikacji. A third category of limitations. Trzeci powód, dlaczego Ellen White korzystała z pomocy. Arose from the fact. Pochodzi stąd. That she often had to write when her mind was weary or oppressed by a heavy burden of anxiety. Że Ellen White miała wielki ciężar na sercu. She would experience inner blocks in her writing. I doświadczała wtedy takiej wewnętrznej blokady. And then there was a fourth category of limitations. I jeszcze czwarta grupa. Which arose from trying to portray difficult or complex material. Ellen White musiała przedstawiać nieraz bardzo trudny materiał, skomplikowany. Who were her helpers? Kim byli jej pomocnicy? Her first one was her husband. Pierwszym był jej mąż. He was a trained school teacher. Był on nauczycielem w szkole. During the daytime, she would write while he was out doing pastoral work. We wczesnym jej okresie ona pisała, a on wykonywał pracę kaznodziejską. When he came home at night, kiedy wracał wieczorem, they would sit around the table, siadał przy stole, and he would take what she had written in the daytime. Brał to, co ona w czasie dnia napisała. And he largely did two things. I dwie rzeczy czynił. He corrected grammatical errors. Poprawiał błędy gramatyczne. And he eliminated needless repetition. I usuwał niepotrzebne powtórzenia. Now, a certain amount of repetition can be a good teaching device. Niektóre powtórzenia mogą być bardzo przydatne, pomagają w nauczaniu. But Ellen White, in her writing, tended to repeat herself over and over and over again. Ale Ellen White, pisząc, miała tendencję powtarzać pewne myśli stale i wciąż. And he would help to eliminate some of the unnecessary repetition. Więc on eliminował te niekonieczne powtórzenia. A few years later, parę lat później, she hired her niece. Ona zaangażowała swoją kuzynkę, the daughter of her oldest sister. Przepraszam, siostrzenicę, córkę swojej starszej siostry. Neither her older sister nor this niece were Adventists.
ani starsza siostra, ani ta siostrzenica nie były adwentystkami. But the girl had real literary talent. Ale ta dziewczyna miała talent literacki. And Ellen thought that she could be useful to her. I Ellen pomyślała, że ona może być przydatna jej. And she hoped that by bringing her into close association with Mrs. White. I uważała, że przez to, że zbliżą się trochę do siebie, the girl might not only herself become an Adventist. To może i ta dziewczyna zostanie adwentystką. But she might influence her mother, Ellen's older sister. A później może wpłynie na swą matkę, na starszą siostrę Ellen. Well, neither goal was achieved. No, ale te cele nie zostały osiągnięte. And after 2 years, it was apparent that the experiment was not working. I po 2 latach okazało się, że ten eksperyment nie udaje się. A third member of her family helped her at one time. I wtedy przyszła kolej na inną osobę, była to też osoba z jej rodziny. And that was her son Edson. Mianowicie to był jej syn Edson. He took a few chapters of Desire of Ages. On wziął pewne rozdziały z życia Jezusa. And he translated them into basic, simple English. I po prostu przełożył na prosty język angielski. Edson worked among the liberated slaves in the southern United States. Edson pracował wśród wyzwoleńców, byłych niewolników na południu Stanów Zjednoczonych. Most of them did not have any education and were illiterate. Większość z nich nie miała żadnego wykształcenia albo nawet w ogóle nie potrafili czytać. And people like that have a very limited vocabulary. Tego rodzaju ludzie mają bardzo ograniczone słownictwo. He took a few chapters of Desire of Ages and put it in the most simple, elementary English. A więc on te rozdziały z życia Jezusa przełożył na taki najprostszy język angielski. Then Ellen White had people, mostly ladies. Były też inne niewiasty, who worked for her full time, które pracowały na pełnym etacie, dzisiaj byśmy powiedzieli, who received a salary, i otrzymywali za to pieniądze, which was paid out of the royalties that the publisher gave Ellen for her writing. Ellen White płaciła im z tych dochodów płynących z praw autorskich. I have found the names of 8 different women in my research. Ja znalazłem 8 nazwisk różnych kobiet. The chief helper was Marion Davis. Główną pomocnicą jej była Marion Davis. She worked with Ellen White for 25 years. Współpracowała z Ellen White przez 25 lat. And she helped her to put together Desire of Ages. Ona pomagała przy napisaniu książki Życie Jezusa. Desire of Ages was a compilation. Życie Jezusa to w zasadzie kompilacja. She didn't write chapter 1 and then chapter 2 and then chapter 3. Ellen nie pisała najpierw rozdział pierwszy, później drugi, później trzeci. When they got ready to put the manuscript together. Otóż to była kompilacja, kiedy już były gotowe, żeby złożyć wcześniej przygotowany materiał. They didn't have a computer. To wtedy nie mieli komputerów. This would have simplified things very much. O, taki komputer bardzo by uprościł tę pracę. So Marion Davis began collecting from the files of Mrs. White. Więc cóż robiła Marion Davis? Ona wybierała z materiału, który siostra White napisała. Everything that Mrs. White had ever written about Jesus. Wybrała wszystko, co kiedyś napisała Ellen White na temat Jezusa. It might involve a chapter from an earlier book. Mógł być to na przykład jakiś rozdział z wcześniej napisanej książki. It might include a transcript of a sermon preached. Mogło być to kazanie, które wygłosiła Ellen White. It would include extracts from letters and private correspondence. Mogły być to jakieś wyjątki listów do prywatnych osób. Jej korespondencji. And then she got big scrapbooks. These are large books with blank pages. Później wzięła taką dużą księgę z czystymi stronicami. And she would paste these things in the scrapbooks. I następnie naklejała te urywki różnego rodzaju do tej księgi. There were finally 30 of them. W końcu 30 takich ksiąg było. Then when they had all the material together,
I gdy już miały cały ten materiał, they put it in chronological sequence. Zaczęły to układać w taką sekwencję chronologiczną. Beginning with Bethlehem. A więc zaczynały od Betlejemu. And going clear through to the Ascension. A później do samego końca zmierzały. When they had it all laid out in front of them, a gdy już to wszystko było przed nimi, there were obvious gaps. To okazało się, że są tam pewne miejsca niezapisane. Luki, o. Some of them were very obvious gaps. Niektóre były zupełnie zrozumiałe. And so Ellen White would write to plug the hole, the gap. A więc Ellen White musiała coś napisać, żeby wypełnić te luki. And she would fill in the gaps. I później tak wypełniała to. And she would look at it all again. A później jeszcze raz spojrzała na wszystko. Here might be three pages on one of the miracles of Jesus. I tutaj na przykład zobaczyła, są trzy strony na temat jakiegoś cudu Jezusa. And Ellen would say, i wtedy co Ellen mówiła? I've had five visions on that since I wrote those three pages. Och, ja miałam pięć wizeń od tego czasu, gdy ja napisałem te trzy strony. So they take the three pages out. A więc ona wyjęła te trzy strony. And Ellen might write 15 or 20 to replace them. I później pisała więcej, na przykład 50-60 stron w miejsce tego. And it was in that fashion that the book evolved as a compilation. I w ten sposób powstała ta książka, jako kompilacja. Then Ellen White refined the manuscript. Później Ellen White jeszcze tak wygładziła cały ten rękopis. And then they would send the final product to the printer. I już ten ostatni produkt wysyłano do drukarni. How did the printer know what to set in type? Ale jak miał wiedzieć drukarz, co ma wydrukować? How did he know that this was from Ellen White and not from one of her helpers? Skąd on mógł wiedzieć, że to jest autorstwo Ellen White, a nie kogoś innego, jakichś pomocników? When the manuscript was finally finished. Otóż kiedy manuskrypt został zakończony and typed, i napisany na maszynie, Mrs. White put her signature at the bottom of each page. To Ellen White stawiała swoją pieczątkę i podpis na każdej stronie. If the signature wasn't there, the printer would not set type. Jeśli by Ellen White nie podpisała się pod każdą z tych stron, to drukarz by jej nie wydrukował. Now, what did the general helpers do? Co robili na ogół ci pomocnicy jej? Well, we've already mentioned they would correct grammatical errors. Już mówiliśmy, że przeważnie poprawiali te błędy gramatyczne. And eliminate needless repetition. Eliminowali niepotrzebne powtórzenia. They might do internal transposition. Mogli dokonać jakiejś wewnętrznej zamiany. They might take one paragraph and put it in front of another paragraph. Na przykład jeden paragraf mogli postawić z przodu, tamten znów wycofać. Or even within a paragraph change the order of the sentences. Czasami nawet mogli dokonać zmiany zdań wewnątrz paragrafu. To find the best arrangement order. Ażeby jakiś bardziej logiczny był porządek. As the helpers would read the manuscript, gdy ci pomocnicy czytali rękopis, they might find a certain expression, mogli spotkać na przykład pewne wyrażenia, that really wasn't so clear, które nie były jasne. And so they would suggest an alternative reading. I dlatego proponowali przeczytanie tego jeszcze raz. Then it would go back to Mrs. White. I proponowali zmiany jakieś, ale przychodzili z tym do Ellen White. She would look at what she had written originally. A ona patrzyła na to, co oryginalnie początkowo napisała. She would then look at what was suggested as a change. A później patrzyła na to, co oni sugerowali jako zamiennik. And sometimes she would say, yes, this is more clear than the way I put it. I czasami mówiła, tak, to jest jaśniejsze, niżeli to, co ja napisałam. And sometimes she might say, no. A czasami mówiła, nie. Your way isn't as clear as mine. Wasze wyrażenia nie są tak jasne jak moje. And then she might try to rewrite her own statement. I wtedy mówiła, proszę, żeby było tak napisane, jak ja to podałem na początku. Then when the book was all finished, they would write a book index. A gdy książka była już zakończona, wtedy pisano indeks do książki.
The helpers were forbidden to do two things. Pomocnicy nie mogli czynić dwóch rzeczy. They were forbidden, first of all, nie wolno im było, po pierwsze, to change the meaning of anything that Mrs. White wrote. Zmieniać sensu czegokolwiek, co pisała Ellen White. This was never permitted. Tego im nie wolno było. And secondly, i po drugie, they were forbidden to add new ideas which originated in the mind of the helper. Nie wolno było im dodać jakichś myśli, które by powstały w umysłach pomocników. One time the publisher wrote to her chief helper, Marion Davis. Któregoś razu drukarz napisał do jej głównej pomocniczki, do Marion Davis. He said, "You are slow in sending the manuscript. Send some more chapters." I powiedział jej, no co tak wolno przesyłacie te rękopisy, wyślijcie trochę więcej tych rozdziałów. He didn't write the letter to Mrs. White, he wrote to her chief helper. Nie napisał tego listu do Ellen White, napisał do jej pomocniczki. And she wrote back. A ona mu odpisała. I'm not the author of this book. Ja nie jestem autorką tej książki. I am one of the editorial helpers. Ja jestem tylko pomocniczką w sprawach edytorskich. She said, "I cannot do anything until I have a manuscript from the author upon which to work." Mówi, ja nie mogę nic zrobić, jeśli nie mam manuskryptu autorki, nad którym mogę pracować. To suggest that Mrs. White didn't write her books. Sugerować więc, że Ellen White nie pisała swych książek. Is an absurdity. To jest absurd. And only those who are really ignorant could make a statement like that seriously. Coś takiego poważnie mogą mówić tylko ignoranci. Despite a rotational change of helpers. Ta stała zmiana pomocników. Her style, her literary style was unmistakable. Uniemożliwiała zmianę jej stylu. Poza tym jej styl został ten sam. And the books were Ellen White books. I dlatego możemy powiedzieć, że to są jej książki, książki Ellen White.